Hej, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w pierwszym filmiku we wrześniu. Jak to zwykle bywa na początku każdego miesiąca, cofamy się troszeczkę do tyłu i jeszcze wspominamy to, co było w zeszłym miesiącu. W naszym przypadku to jeszcze są wakacje i jest sierpień, czyli dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców sierpnia. I o sierpień. W moim przypadku nie było wielkiego szału, jeżeli chodzi o zakupy, ponieważ skrupulatnie odkładałam każdy jeden pens, z tego względu, że za kilka dni wylatuję do Polski na urlop i mam listę zakupów, którą chcę zrealizować, a znając siebie na pewno kupię więcej, jak jest tam zapisane. Dzisiaj mam Wam do pokazania czterech ulubieńców i zauważyłam, że to jest taka tendencja, że zwykle pokazuję Wam czterech ulubieńców, ponieważ nie lubię cofać się do produktów, które pokazywałam Wam wcześniej, ponieważ to jest powtarzanie schematu i po jakimś czasie robi to się strasznie monotematyczne. Dwa produkty, które dzisiaj Wam pokażę, znacie, a dwóch nie znacie, ponieważ nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek wspominała o nich na moim kanale bądź na moim blogu. I to właśnie od tych produktów teraz zacznę. Pierwszy to jest produkt do pielęgnacji naszej cery. Jest on przeznaczony do każdego rodzaju cery. Także każda z Was może go używać. Ma on w swoim składzie SPF 30 i mamy tutaj kosmetyk z firmy Kiehl's. Rano, kiedy nikt w sumie zwykle nie ma czasu na to, aby czekać, żeby dany kosmetyk wchłonął się w naszą skórę, kiedy nałożę sobie ten produkt, zaraz po jego aplikacji nakładam podkład. Rewelacyjnie współgrają ze sobą, są bardzo kompatybilne na mojej skórze, nie ma żadnych smug, nie mam żadnych problemów z nakładaniem tego kosmetyku na moją twarz, podkładu, tak, podkładu. Płacimy za ten produkt 24,50 i może to się wydawać dosyć dużo, ale w całej butelce otrzymujemy 125 ml, więc to jest troszeczkę nieprzeciętna ilość produktu, ponieważ zwykle kremy do twarzy mają 30 bądź 50 ml i także płacimy za nie dużo, więc tutaj 24,50 za 125 ml w tej tutaj buteleczce naprawdę jest bardzo okazyjną i dosyć przystępną ceną. Bardzo fajny kosmetyk, nie uczula, można go używać zarówno na dzień, jak i na noc. Ja na noc mam oddzielny krem, więc stosuję go codziennie rano i tak jak powiedziałam, przyspiesza cały proces przygotowywania się do wyjścia z domu, także bardzo fajna rzecz. Drugim produktem, którego nigdy Wam nie pokazywałam i w sumie do tej pory nie wiem czemu, ponieważ to jest odkrycie roku i na pewno znajdzie się ten produkt w moich ulubieńcach roku 2014. To są chusteczki pielęgnujące, pielęgnacyjne dla dzieci z Bootsa. Te chusteczki są dla mnie zbawieniem, mają w moim przypadku wielofunkcyjne zastosowanie, ponieważ ja używam ich do wycierania dłoni podczas wykonywania makijażu, używam ich do zmywania makijażu, do odświeżania mojej twarzy, a i nawet do wycierania pędzli po ich użyciu, aby tą wierzchnią warstwę kosmetyku kolorowego z tego włosia ściągnąć. Nie są zapachowe, są bardzo delikatne, nie uczulają, nie ściągają naszej skóry, jakby nie było, są przeznaczone do pielęgnacji skóry dziecięcej, więc mają tutaj bardzo delikatne właściwości. W moim przypadku moja cera bardzo sobie je ceni. Ja wiem, że ja Wam jakiś czas temu pokazywałam chusteczki Essentials, te tradycyjne plus jeszcze te z wyciągiem z ogórka, które też są fantastyczne, ale od kiedy odkryłam te, co było dla mnie przypadkiem, ponieważ kiedyś w internecie przeczytałam, że takie chusteczki bardzo fajnie sprawdzają się na twarzy dorosłego człowieka, pomyślałam sobie, a co tam mi... Przepraszam, chwilę, on teraz kichnął. Zgubiłam wątek. Chusteczki bardzo polecane przeze mnie, bardzo fajne, niedrogie, bardzo, bardzo wydajne. Kolejnym ulubieńcem z poprzedniego miesiąca jest próbka kosmetyku, który dostałam przy składaniu zamówienia na kosmetyki z firmy Benefit i dostałam próbeczkę ich korektora pod oczy, chciałam powiedzieć podkładu, korektora pod oczy Fake Up. To jest kosmetyk, który ma dosyć słabe krycie. Jeżeli macie duże cienie pod oczami, nie będzie on Wam wystarczał, będziecie musieli nałożyć coś jeszcze ekstra. Natomiast jego właściwości nawilżające są niesamowite. Jego struktura ma w swoim składzie dwa takie krążki, dwa produkty. W środku znajduje się sam korektor, natomiast zewnętrzna warstwa jest tą warstwą, która ma nam nawilżyć tą skórę. I tak jak powiedziałam, właściwości kryjące leżą, tak właściwości nawilżające są wynoszone pod niebiosa. Zauważyłam kolosalną różnicę, kiedy zaczęłam używać tego produktu, a kiedy używałam produktu zwykłego, kryjącego, zwykłego korektora pod oczy. W momencie, kiedy używałam zwykłego, prostego, dajmy na to Wake Me Up korektora z firmy Rimmel, po kilku godzinach ta moja skóra była przemęczona, wysuszona,
wyglądała strasznie nieświeżo. Natomiast kiedy zaczęłam używać tego produktu i dopiero na ten kosmetyk nakładałam korektor, ta skóra przez kilka dobrych godzin naprawdę wyglądała świeżo. Produkt nie zbierał się w załamaniach tutaj pod oczami. Skóra wyglądała naprawdę na nawilżoną, na odżywioną i jest kolosalna różnica. Nie wiem, jaka jest jego normalna cena, regularna cena i nie wiem, jaka jest jego regularna wielkość, jaka jest pojemność, ale chociażby dla tego efektu nawilżenia i dla tego, jak ta skóra wygląda po kilku godzinach noszenia makijażu na naszej cerze, jestem skora sięgnąć po niego, ponieważ zwykły korektor, najtańszy korektor nałożony właśnie na ten produkt zniweluje nam te cienie, skóra będzie odżywiona, nawilżona i będzie naprawdę świeżo wyglądała przez bardzo, bardzo długo. I zostaniemy przy firmie Benefit, ponieważ tutaj pokażę Wam właśnie kolejnego ulubieńca z tej firmy i to jest rozświetlacz do naszej twarzy What's Up. Jest to produkt dobrze znany, swojego czasu był on bardzo popularny. Ja wahałam się, czy go kupić, czy nie, ponieważ są różne zamienniki, które można używać, ale w końcu los tak chciał, że zamówiłam sobie pełnowymiarowe opakowanie i nie żałuję, słuchajcie, nie żałuję, ponieważ produkt jest genialny, ma on bardzo taki neutralny kolorek, ja Wam zrobię swatcha gdzieś tutaj i pokażę. Rewelacyjnie podkreśla nam tutaj właśnie kości policzkowe, ale nie tylko można go tutaj używać, ponieważ wypróbowałam go również na moich powiekach. Koniecznie trzeba użyć przy tym produkt bazujący, czyli jakąś bazę, ponieważ ma on tendencję do rolowania się. Można go użyć tutaj w kącikach naszych oczu po to, żeby je rozświetlić, bądź nawet tutaj pod łukiem brwiowym, aby zaznaczyć nasze brwi, więc pomimo, że to jest produkt typowo rozświetlający tutaj na nasze policzki, ma on wielofunkcyjne zastosowanie. Taka moja mała wskazówka dla Was, nie bójcie się eksperymentować z kosmetykami. To, że producent napisał na opakowaniu, że jest on przeznaczony tylko i wyłącznie do jednego celu, nie oznacza tego, że nie możecie sobie wypróbować go na innej części twarzy. I w wielu przypadkach, słuchajcie, sprawdzają się one tak samo, więc możecie mieć jeden kosmetyk, który będzie miał wielofunkcyjne zastosowanie. I to byli moi czterej ulubieńcy pielęgnacyjno-kosmetyczni, ale jest jeszcze jeden. Ja wiem, że na początku mówiłam, że będzie ich tylko czterech, ale w sumie to ostatnia rzecz nie jest kosmetyczna ani pielęgnacyjna, więc moje kłamstwo zostaje usprawiedliwione. To jest lampa, która stoi za mną. Jest to lawa lampa, którą dostałam na urodziny. Na następny dzień po mojej imprezie urodzinowej zapaliłam ją i taki mały minus, który ona w sobie ma, potrzeba 3 godzin, aby substancja w środku rozpuściła się na tyle, aby te bąbelki mogły sobie pływać z góry na dół, z góry na dół. Ale kiedy już cały proces został zakończony, ja patrzyłam się na nie jak zahipnotyzowana, nawet jestem tak podekscytowana, że mówić nie mogę. Przepiękny widok, nic naokoło mnie, słuchajcie, nie obchodziło, tylko po prostu patrzyłam się, jak te bąbelki, proste bąbelki pływają sobie z góry na dół. Coś w tych lampach jest, co po prostu przyciąga wzrok, przykuwa wzrok. Ja jestem zadowolona, że ją mam i kiedy tylko mogę, to po prostu ją sobie załączam i palę. Palę? Można tak powiedzieć. Palę. Ja powoli zmykam i zaczynam się pakować, ponieważ zwykle robię to na ostatnią godzinę i powiedziałam sobie, tym razem będzie inaczej, będę robiła to powoli, skrupulatnie, żeby wszystko na spokojnie zrobić. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mua. Trzymajcie się, pa, pa!